Witam wszystkich bardzo serdecznie w Agere Contra, w kawiarni w Warszawie przy ulicy Chłodnej 2/18. Dzisiaj gościmy autorów publikacji, której pierwsze wydanie rozeszło się jak świeże bułeczki i trzeba było robić kolejny dodruk. Encyklopedia antykultury. Obok mnie Jakub Zgierski oraz Michał Pytel. Powitajmy autorów brawami. Będziemy w trakcie tego wydarzenia zgłębiać przede wszystkim aspekty ideologii antykultury i przede wszystkim potencjalne konsekwencje dla naszej wolności oraz społeczeństwa jako całości. Ja jeszcze chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za wsparcie, bo dzięki temu Waszej Państwa obecności, zarówno tutaj na miejscu w kawiarni, ale osób, które się łączą z nami za pośrednictwem telewizji EWTN, możemy tworzyć te wydarzenia, możemy się spotykać i możemy mówić o tych rzeczach, które często w innych miejscach są cenzurowane. Zachęcam również, żeby sprawdzić najbliższe wydarzenia, które się odbywają w naszej kawiarni Agere Contra na naszej stronie www.agerecontra.pl/wydarzenia. Tam można się zarejestrować bezpłatnie, aby być tutaj z nami na miejscu, bo zawsze atmosfera jest dużo bardziej gorąca, kiedy jest tam miejsce na dyskusję i na zadawanie pytań. Szanowni panowie, zacznijmy jeszcze od waszego krótkiego przedstawienia. Po mojej lewej Jakub Zgierski, przede wszystkim inicjator powstania Encyklopedii Antykultury, dziennikarz, publicysta i redaktor tego wydania. Zamiłowania badacz ideologii marksistowskiej, a zwłaszcza jej współczesnych odmian. Z wykształcenia edytor tekstów, korektor oraz ekspert w zakresie marketingu internetowego i zarządzania w e-biznesie. Oraz Michał Pytel, magister nauk o polityce administracji, specjalizujący się w badaniu zmian stosunków społecznych, zwłaszcza w zakresie myśli marksistowskiej polityki Unii Europejskiej. Menadżer kilku znanych konserwatywnych kanałów na YouTubie oraz realizator nagrań i również współautor tej książki. Żebyśmy zaczęli może od samego początku, czym jest pojęcie antykultury, bo jest to dosyć nowe pojęcie, które wchodzi w świat, bardziej bym powiedziała nawet mediów, bo w szkole ono raczej nie jest spotykane. Mówimy o pięknie kultury, odkrywanie kultury, kultura nas może ubogacać, a tutaj nagle coś w kontrze, anty. O co chodzi? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, czym jest antykultura, należałoby cofnąć się do postaci świętej pamięci Krzysztofa Karonia, który kilka lat temu, w 2018 roku, publikował taką głośną książkę Historia antykultury i zbieżność tytułów nie jest przypadkowa, o tym za chwilę powiem. Historia antykultury, czyli taka słynna książka w kratkę, taka biało-czarna, może część z Państwa kojarzy tę publikację. Ta książka rzeczywiście bardzo wpłynęła na to szeroko rozumiane środowisko konserwatywne w Polsce. Dość powiedzieć, że sprzedało się przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy. To miało naprawdę duże przełożenie nie tylko na odbiorców, ale też na, że tak powiem, elity opiniotwórcze, ponieważ tematy i pojęcia, które się w tej książce pojawiły, były później kolportowane, wykorzystywane przez wielu publicystów, więc nawet różne pojęcia, w tym właśnie ta naczelna antykultura, jakby zagościła w tak zwanym dyskursie publicznym w mediach. Ta książka, Historia antykultury, właśnie autora, który niestety rok temu zmarł, opowiada o narodzinach, rozwoju i obecnym kształcie ideologii marksistowskiej, która właśnie została tak, uogólniając, nazwana ideologią antykultury. Myślę, że w toku spotkania będzie można wyjaśnić dokładne mechanizmy, na czym ta antykultura polega, ponieważ też na pewno widzimy takie zjawisko, przynajmniej my jako badacze to obserwujemy, że ta antykultura co prawda zrobiła się popularna jako hasło, ale niekoniecznie osoby, które się tym pojęciem posługują, rozumieją dokładnie to, co autor miał na myśli, tak? Bo antykultura, no to łatwo nam przychodzi na myśl wszystko, co jest sprzeczne z tym, co my uważamy za ważne, czyli widzimy różne jakieś tam kontrowersyjne rzeczy, powiedzmy w cudzysłowie, i je po prostu uważamy za antykulturę. Natomiast w tym ujęciu jest to jakby problem bardziej ścisły, bardziej skomplikowany, ale tak jak mówię, mam nadzieję, że uda mi się to wyjaśnić jakby w ramach takiego dłuższego monologu. Natomiast Encyklopedia antykultury, którą Państwo tutaj widzą, to jest książka, która wyszła rok temu. Jest to praca zbiorowa kilku autorów, właśnie między innymi nas tutaj dwóch z Michałem, ale też pięciu innych.
I powiem w ten sposób, delikatnie tu ujmując, no w cudzysłowie takich uczniów pana Krzysztofa Karonia, bo współpracowaliśmy wiele lat i ta publikacja miała być takim twórczym rozwinięciem koncepcji i teorii, które zaprezentował w swojej historii antykultury. To nie miał być taki przypis do jego książki, tylko właśnie rozwinięcie z dużą dawką różnych wątków od siebie. Zwłaszcza, że autorzy to osoby z różnym wykształceniem, mogące patrzeć na to pod różnym kątem, czy politologicznym, czy socjologicznym, bardziej medioznawczym, historycznym i tak dalej. Więc to była taka praca właśnie, która miała to pociągnąć dalej i sprawić, że ten temat nie zniknie, tak? I między innymi w tym kontekście myślę, że tutaj mogę wspomnieć o konferencji, ponieważ niezależnie od tego, w którym momencie Państwo oglądają to nagranie, to 20 kwietnia w sobotę odbywa się konferencja o antykulturze właśnie w pierwszą rocznicę śmierci świętej pamięci Krzysztofa Karonia. To jest konferencja organizowana przez Polonia Christiana i jednostkowo przez nas, autorów czy współautorów. I właśnie na tej konferencji, która odbędzie się w Warszawie, w hotelu Gromada, będziemy w licznym gronie prelegentów nie tylko wspominać postać świętej pamięci Krzysztofa Karonia, ale też mówić o jego jakby twórczości i o tym, co można z nią dalej zrobić. Więc mam nadzieję, że to też jest jakiś początek nie tylko rozważań, ale też jakichś konkretnych działań. I co bardzo istotne, bo tak jak wspomniałem, nie wiem, kiedy ktoś będzie to nagranie oglądał, jest to konferencja, którą się trzeba zapisać, czyli trzeba wejść na stronę internetową antykultura2024.wiarainauka.pl. Bardzo możliwe, że w tym momencie już miejsc nie ma, ale warto to próbować, ewentualnie można później na YouTubie nagrania obejrzeć. To może tak tytułem wstępu. Zapomniałam dodać, że telewizja PCH24 objęła patronatem to dzisiejsze spotkanie, za co serdecznie dziękujemy. Jakbyśmy rozwinęli troszeczkę to pojęcie antykultury i jakie są jej główne cechy i dlaczego też mówimy o tym w kontekście ideologii, która jest nam narzucana. Okej, okay, dobrze, to czyli muszę już teraz wyjaśnić. Dobrze, to spróbujmy jak najprościej. Generalnie, jak wspomniałem, historia antykultury i później encyklopedia, idąc w toku tych samych rozważań, zajmuje się marksizmem, czyli ideologią, która pojawiła się w XIX wieku i wbrew pozorom, tak tutaj parafrazuję wstęp, wbrew pozorom nie zanikła, a jest obecnie w rozkwicie, tylko pod inną formą, pod różnymi innymi odmianami, pod innymi kolorami, ale dalej zachowuje swoje jakby główne cechy, główne zasady i główne cele, tylko właśnie może być w inny sposób się manifestować. Antykultura, no to jest to ogólne pojęcie, które odnosi się do ideologii marksizmu i wskazuje na dwie rzeczy, to też we wstępie zawarłem i teraz, żeby to dobrze powiedzieć, antykultura odnosi się zarówno do narzędzi tej ideologii, jak i do tego stanu końcowego, do którego ma doprowadzić. Pan Krzysztof Karoń, świętej pamięci, analizując marksizm, mogę to powiedzieć z całą stanowczością, że przedstawił taką własną interpretację tej ideologii i wskazał, że ma ona właśnie charakter antykulturowy, tylko co to znaczy, co to dokładnie znaczy. Nie chodzi tylko o to w takim ogólnym sensie, że jest niszczona kultura w tym sensie, że niszczymy kościoły albo oblewamy dzieła sztuki farbą, czy coś takiego, co nam by się mogło kojarzyć, albo na przykład, nie wiem, przy okazji różnych głośnych manifestacji w Polsce w ostatnich latach na pewno to hasło też się pojawiało, że to jest antykultura w takim rozumieniu, że barbarzyństwo, że coś tam niszczą, tak, różne grupy, czy kościoły dewastują, czy pomniki, tak, to nam się kojarzy w takim ogólnym sensie i w porządku, ale w tym ścisłym znaczeniu Krzysztof Karoń analizował to jako niszczenie w człowieku zdolności i motywacji do twórczego działania. On to wiązał w ten sposób, że że kultura jako pewne zjawisko to nie są tylko zasady, którymi się kierujemy i wartości, które wyznajemy, ale to są też pewne wzorce zachowań, pewne rzeczy bardzo głęboko w ludziach zakodowane w procesie wychowania i edukacji, które sprawiają, że człowiek współtworząc społeczeństwo i rozwijając cywilizację działa w sposób planowy, celowy, twórczy, kreatywny, tworzy coś generalnie, no bo zresztą samo słowo kultura też przecież odnosi się tam do rolnictwa i do uprawiania ziemi, czyli to jest takie działanie protwórcze, że tak powiem. I on, analizując antykulturę, wskazywał na to, że głównym celem tej antykultury jest akurat w zabicie w ludziach takiej
i zdolności, i motywacji do tego twórczego działania, czyli w skrócie zabicie w ludziach tak zwanego etosu pracy. Myślę, że to jest jedno z jego ulubionych pojęć, które w każdym nagraniu powtarzał, że chodzi o ten etos pracy, o którym nikt nie chce mówić, bo skupia się każdy na innych tematach. Chodziło o takie, można powiedzieć, zabicie w ludziach, a zwłaszcza w młodych ludziach, bo przecież ta ideologia najbardziej wpływa na dzieci i młodzież, stąd też zainteresowanie tych rewolucyjnych grup, zwłaszcza edukacją, że chodzi o właśnie stworzenie, tak obrazowo mówiąc, takich szerokich mas ludzi, którzy niewiele umieją, niewiele potrafią, niewiele im się chce, ale chętnie właśnie sięgną po jakieś zasiłki socjalne, o jakieś dofinansowania z Unii Europejskiej czy z różnych organizacji, że chętnie by chciały na przykład mieć dochód podstawowy gwarantowany, czyli mieć dobrobyt za darmo bez pracy, ponieważ praca jest czymś, że się ludzi zmusza, że jest stres, że powinno być takie życie w dobrobycie, ale bez właśnie tych wszystkich niedobrych godności, czyli taka utopia wolności, utopia dobrobytu, utopia, w którym człowiek właśnie nie musi wcale się jakoś tam, nie musi wcale się poddawać, że tak powiem, zasadom społecznym, tylko może sobie żyć tak w sposób wyzwolony. Jakby antykultura odnosi się do tego, że można właśnie rzekomo zniszczyć podstawy kultury, czyli cały ten kręgosłup moralny, wzorców, zasad różnych, które w człowieku są zaszczepiane w procesie edukacji, wychowania i że to będzie mimo wszystko działało, czyli będzie społeczeństwo dobrobytu i każdy będzie mógł za co żyć. I jest to myślenie, które rzeczywiście tworzy takie, brzydko mówiąc, masy, zwłaszcza młodych ludzi, którzy popierają te ugrupowania lewicowe, rewolucyjne, ponieważ one właśnie obiecują, że każdemu damy, ale w sumie nikt nie będzie musiał tam pracować, bo się skróci tydzień pracy, bo będą dofinansowania i tak dalej, i tak dalej. To jest tego typu mentalność, tak? Więc jakby w tej teorii chodziło przede wszystkim właśnie o ten aspekt pracy, o aspekt działania, czyli żeby w ludziach zabić właśnie tę zdolność, tę chęć. I oczywiście przykładów objaśniających ten temat jest kilka i takich ciekawych, które mogę opowiedzieć, ale to nie wiem, czy w tym momencie, czy już później. To może zacznijmy od początku. Kto w ogóle za tym stoi, kto zapoczątkował ten proces przemian, który właśnie obecnie widzimy, chociaż nie do końca może zdajemy sobie sprawę, co się dzieje, bo jest to pod przykrywką tak naprawdę dobrego dobrobytu, łatwego życia, dużej ilości przywilejów. To wszystko brzmi bardzo fajnie i bardzo przyjemnie, ale gdzie jest źródło? To rozumiem, że chcesz opowiedzieć, tak? Jasne. Dziękuję, że udało mi się dojść do głosu. Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz, jeśli chodzi o samo pytanie, to tak naprawdę ta antykultura ma swoje korzenie u samego początku, u samego zarania całej ideologii lewicowej, którą dzisiaj znamy, czyli w marksizmie. Myśl właśnie Karola Marksa, Fryderyka Engelsa, która później, no wiemy jak w XX wieku, z czym ona się wiązała, z totalitaryzmami, z wielkimi, ogromnymi zbrodniami. Natomiast ona, jak wszyscy wiemy, po II wojnie światowej, ona na wschodzie, właśnie w Związku Sowieckim, w Chinach, tak, doszła do głosu. Natomiast w Europie Zachodniej ona wcale nie umarła, o czym się dzisiaj, moim zdaniem, w polskim społeczeństwie być może nie zdaje się, my jako Polacy nie zdajemy sobie z tego sprawy, ponieważ przez dziesięciolecia byliśmy przekonywani, że my jesteśmy tutaj, tak, w tym, za tą żelazną kurtyną, natomiast na Zachodzie jest rozwój, demokracja, wolność. Natomiast tamte ruchy lewicowe cały czas się rozwijały i takim przełomowym momentem, w którym narodziła się może ta odmiana albo taki fundament pod tą odmianę tego marksizmu, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli tej ideologii antykultury, to był rok 1968 i zmiany, które miały miejsce zarówno i w bloku wschodnim, i zachodnim, tam była, w Pradze była praska wiosna, we Francji protesty studentów. I to był taki moment przełomowy, gdzie ci zachodni komuniści, którzy nie byli u władzy, natomiast mieli swoje partie polityczne, partie komunistyczne były w parlamentach państw zachodniej Europy. I w tym momencie ten 68 rok był właśnie takim momentem przełomowym. Od lat 70. mamy do czynienia, od połowy właściwie lat 70. mamy do czynienia z powstaniem eurokomunizmu. I czym był eurokomunizm, drodzy Państwo? Mianowicie był tak naprawdę
próbą oszukania zachodnich społeczeństw co do rzeczywistych celów partii komunistycznych na Zachodzie. Jak czytamy w fachowej literaturze, po prostu w latach 70. zachodnie partie komunistyczne postanowiły przestać używać pewnych wyrazów, które źle się kojarzyły. Postanowiły odciąć się od polityki Związku Radzieckiego, która już wtedy wyszła na jaw, że jest w jakimś stopniu zbrodnicza, że jest tak naprawdę wymierzona przeciwko tym robotnikom i chłopom, i właśnie odeszli od takich określeń jak dyktatura proletariatu, zaczęli głosić takie właśnie bardziej, że oni nie chcą już dyktatury, nie chcą rewolucji, tylko do tych zmian zakładanych przez Marksa i Engelsa można dojść w sposób pokojowy, drogą parlamentarną. Tak, stąd gdzieś tam też obecnie mam do czynienia z partiami socjaldemokratycznymi. Jaka jest historia partii socjaldemokratycznych w Europie? Otóż właśnie taka, że w tych latach 70. ta rewolucyjna, komunistyczna lewica zaczęła przybierać właśnie te piórka takie parlamentarne, takie spokojne. W końcu tam doszło do rozłamu i ci rewolucjoniści, to jest przykładem bardzo dobrym włoska partia komunistyczna, która w pewnym momencie właśnie wskutek tych reform, tych eurokomunistycznych reform, rozpadła się i ci twardogłowi komuniści utworzyli jedną partię, a drugą partię właśnie założyli ci reformatorzy, ci socjaldemokraci, i ta partia do dzisiaj znajduje się tam na scenie politycznej. Więc tak tytułem wstępu, gdzie ta antykultura ma swoje początki, to właśnie wskazałbym lata 70. zachód Europy. Oczywiście mogę też to rozwinąć, ale to może później, też czekam na kolejne pytania. Mówi się, i też podkreślacie to w tej publikacji, o zagrożeniu wolności. No ale jak spojrzymy sobie tak pozornie na obecne nasze życie, no jest dosyć wygodnie, dosyć łatwo, świat się otworzył, mamy wszystko szybko, dostępne, od razu pod drzwi, pod dom, nawet nie trzeba nigdzie wychodzić, więc pozornie, jak tak popatrzymy, no nie widać, żeby ta, wręcz przeciwnie, możemy się upajać tą wolnością, szczególnie w Polsce, po 89, myślę, że trochę cały czas mamy jeszcze to takie zachłyśnięcie i łykanie tej wolności i bycie w niej, więc gdzie są te zagrożenia, jak one są ukryte, które właśnie czyhają na naszą wolność? Zagrożenia są liczne, natomiast tutaj w sumie chcę powiedzieć coś, czego planowałem zacząć naszą dyskusję. Otóż kiedy zobaczyłem tytuł naszego spotkania, czyli Zbrodnicza ideologia antykultury, pomyślałem sobie, że tytuł jest ostry, mocny, dobry publicystycznie, natomiast jeszcze póki co na szczęście nie trafiony, i to jest dobra wiadomość, drodzy Państwo, myślę, że jedna z niewielu dzisiaj dobrych wiadomości, to znaczy nie jesteśmy jeszcze na etapie surowości. Jeszcze ta ideologia, jej przedstawiciele jeszcze nie dokonują na nas zbrodni tutaj w Polsce, w Europie, mam na myśli. Oczywiście gdzieś można by się doszukiwać, tak, jakichś decyzji politycznych, zachodnich polityków, które gdzieś tam zaskutkowały z tragediami i zbrodniami, na przykład wojnami domowymi na Bliskim Wschodzie. Natomiast póki co tutaj u nas w Polsce jeszcze tego nie odczuwamy. Jeszcze możemy w piękną pogodę, w pięknej kawiarni pić sobie kawkę, rozmawiać, dyskutować na dowolne tematy. Natomiast myślę, że ta dyskusja właśnie jest przykładem na to i jest ważna, dlatego że trzeba uważać, bo to już niedługo się może skończyć. Jeśli chodzi o właśnie te niebezpieczeństwa, które bym wskazał tak na sam początek, być może to będzie później podłoże do dalszej debaty, to przede wszystkim jest własność, drodzy Państwo, i tutaj moim takim konikiem jest Unia Europejska i chcę tutaj wspomnieć o tym, że widzimy, co się dzieje, też w kontekście, w czerwcu są wybory i pamiętajmy, żeby zainteresować się troszeczkę tematem, ponieważ tutaj moim zdaniem właśnie to największe niebezpieczeństwo tkwi wcale nie w Rosji i w Putinie na ten moment, chociaż też oczywiście no, boję się tego, że coś ze wschodu może przyjść niedobrego, natomiast to, co jest teraz na Zachodzie, jest już zapowiedziane, mam na myśli tutaj politykę Europejskiego Zielonego Ładu, w którym tak naprawdę w konsekwencji możemy stracić dostęp do swobodnego przemieszczania się, ponieważ no, nie każdego Polaka, nie każdego Europejczyka będzie stać, żeby w tym momencie sobie kupić zeroemisyjny elektryczny samochód, którym się będzie można bez problemów poruszać. Raczej jak ktoś ma starszy samochód, samochód spalinowy, tańszy i lepszy, wydajniejszy, on straci tą możliwość już niedługo, to jest kwestia kilkudziesięciu lat, straci możliwość przemieszczania się po własnym kraju. To jest raz. Drugi element Zielonego Ładu, który jest bardzo niebezpieczny, jeszcze bardziej niebezpieczny, to jest ta dyrektywa budynkowa, w myśl której każdy właściciel domu, nieruchomości będzie ją musiał przebudować, wyremontować w ten sposób, aby była ona zeroemisyjna. To są koszty
liczone w dziesiątkach, być może nawet w setkach złotych, tysięcy złotych dla każdego z nas, dla każdego właściciela nieruchomości. Jeżeli takich pieniędzy nie wyjmiemy z kieszeni i nie włożymy w to, żeby wymienić piec gazowy, który jeszcze do niedawna był przecież finansowany przez Unię, wymiana pieców na gazowy była dofinansowana, teraz ten gaz już ma być nielegalny, więc trzeba będzie włożyć kolejne pieniądze, a jeśli tego nie zrobimy, to takiego domu nie będziemy mogli sprzedać, będą na to nakładane kary i co wtedy zrobimy? Jeżeli będziemy mieszkać w domu, którego nie możemy sprzedać, którego nie stać nas na jego remont, mamy naliczaną karę, w końcu stracimy, tak? Będziemy mieli taki dług w związku z karami za zbyt nieekologiczny dom, będziemy musieli go stracić i w tym momencie stracimy własność nad nieruchomościami i to jest, własność jest podstawą naszej wolności i tutaj bym dopatrywał się tego właśnie największego zagrożenia. A nie czujecie, że, znaczy dosyć myślę, że wiele osób, jak na YouTubie funkcjonujecie, no żyjemy trochę w czasach cenzury. Są słowa, gdzie dzisiaj tworząc materiały, tworząc treści, no musimy unikać pewnych słów. W dzisiejszym spotkaniu również myślę, że każdy z nas ma to z tyłu głowy, żeby ich nie wypowiedzieć, bo zaraz po prostu zasięgi mogą pójść, pojawić się tak zwane shadowbany, że ta cenzura tak naprawdę już jest nam narzucana, a w szczególności w środowisku młodych ludzi. Kiedyś trendem było, że zawsze młodzi ludzie tak chcieli, tworzyli własne subkultury. W zależności od pokolenia one były różne. Dzisiaj patrzymy, tworzy się subkultura związana z wyrzeczeniem się swojej płci i tam już w ogóle dochodzi do kuriozalnych sytuacji, kiedy jest zakaz mówienia prawdziwych słów do młodych ludzi, bo możemy właśnie zostać oskarżeni o dyskryminację. Więc jak odnaleźć się w świecie, kiedy tak naprawdę ta cenzura, chcąc nie chcąc, w dzisiejszym, na razie na tym etapie internetu, no jest nam narzucana, chociaż ten internet no jest chyba teraz tą największą siłą przekazu. Póki co, póki możemy mówić, należy mówić i to trzeba zrobić. Oczywiście, no można oszukiwać ten system. Ja sam właśnie pracuję w związku z YouTube'em i sam po prostu spotykam się z tym. Wiem, że niektórych wyrazów należy unikać, niektóre należy ocenzurować po to, żeby cała siła przekazu mogła dotrzeć, tak? Jak się wypikuje jedno słowo, ale całość zostanie opublikowana, no to jest wartość, więc moim zdaniem jeszcze póki co należy to robić, cieszyć się z tego, że możemy i poprzez nagłaśnianie takich spraw też budować świadomość społeczną. Natomiast tutaj właśnie ten problem cenzury to jest problem szerszy i mamy z nim do czynienia tak naprawdę, jeśli chodzi właśnie o tą antykulturę, o to, o czym mówiłem wcześniej, to już się rozpoczęło tak naprawdę właśnie jeszcze w ubiegłym wieku. Tutaj właśnie w Encyklopedii Antykultury pod hasłem Poprawność Polityczna opisuje taki jeden przykład, drodzy Państwo, gdzie, no wiadomo jak było w Stanach Zjednoczonych, tak, tam było prześladowanie tej czarnej ludności i faktyczne były prześladowania, no i później Amerykanie w jakiś sposób chcieli tych czarnych obywateli dowartościować i pojawiła się akcja afirmatywna, czyli gdzie poprzez taką, to się nazywa dyskryminacja pozytywna. Tak jest, że pewnym grupom społecznym dodaje się punkty, na przykład daje się większe szanse, aby dostać się na studia, czy osiągnąć jakieś dane stanowisko w firmie i tak dalej, czyli dolicza się punkty za pochodzenie, za płeć, za rasę, za jakąś niepełnosprawność. Sztuczne wyrównywanie szans. Jakie to rodzi zagrożenia? Może najpierw jeszcze jeden przykład, gdzie chodziło tutaj, już nie pamiętam, które to były lata, bodajże 90. Uniwersytet Michigan, gdzie, piszę właśnie o tym w tej książce, gdzie za przynależność do mniejszości rasowej, aby dostać się na Uniwersytet w Michigan, uniwersytet naliczał 20 punktów dodatkowych do klasyfikacji, gdzie test wiedzy przyjmujący na studia miał punktów 12. To znaczy, że za samo pochodzenie ktoś, kto nie pochodził z żadnej mniejszości, już był przegrany na starcie, ponieważ nie mógł osiągnąć tylu punktów, co inne osoby. I właśnie tam jedna studentka pozwała ten uniwersytet, tam gdzieś przechodziła całą drogę prawną, żeby wysądzić to, co tak naprawdę w jej przekonaniu się należało. I właśnie jakie to zagrożenia rodzi, ponieważ
ta cenzura, to, że pewnych słów nie można używać, to, że o pewnych ludziach nie można mówić w ogóle albo w sposób jednoznacznie pozytywny, nie można o nich powiedzieć nic złego, to rodzi jeszcze większe podziały społeczne i jest tak naprawdę przeciwskuteczne. To znaczy, jeżeli ja należę do większości i wiem, że kogoś mi nie można krytykować, no to rodzi w jakiś sposób naturalny moją niechęć, że tamci są jacyś uprzywilejowani. Z drugiej strony ta mniejszość, która jest utwierdzana dookoła również o tym, że ona jest dyskryminowana przez większość, utwierdza się w tym przekonaniu i też nie lubi tej większości. To znaczy poprawna polityka społeczna powinna być właśnie oparta o zasady wyrównywania szans, równego traktowania bez dyskryminacji pozytywnej ani negatywnej. I myślę, że o tym warto mówić, o wolność słowa należy dbać i cieszyć się nią, póki jeszcze ją mamy i może z pominięciem niektórych wyrazów, ale cały czas mówić prawdę i walczyć o to, że kiedyś być może nie trzeba będzie owijać nic w bawełnę, tylko mówić wprost. Na to liczę. Encyklopedia antykultury składa się z wielu rozdziałów, chyba prawie 50, jak tak na szybko liczyłam. Są one dosyć krótkie, każde zakończone podsumowaniem. Myślę, że dobra pozycja, w szczególności do rozmów z młodzieżą, napisana prostym językiem. Bardzo przyjemnie się to czytało. Gratuluję panowie tej pracy, ale i całemu zespołowi. Jeśli ktoś czuje się zagubiony, nie ma pojęcia właśnie, nie umie się odnaleźć w tych nowych pojęciach, w tym, co się dzieje we współczesnym świecie, skąd są tego źródła, jak gdzieś również radzić sobie z tym zagrożeniem, bardzo serdecznie polecam Encyklopedia Antykultury. Panowie, gdzie ją można nabyć? W zasadzie w każdej dobrej księgarni. Polecamy bardzo serdecznie. Ja dziękuję telewizjom EWTN i zapraszam do obejrzenia pozostałej naszej rozmowy na kanale YouTube. Ewa Strecker miała przyjemność prowadzenia dzisiejszej rozmowy. My będziemy dalej kontynuować to nasze spotkanie. Na sam koniec jest użyte takie ciekawe stwierdzenie, że świadomość jest tym pierwszym krokiem do wolności. Ja się zgadzam, ale co możemy zrobić, jeśli już przeczytamy tą książkę, uświadomimy siebie, zobaczymy te zagrożenia, to jakie możemy tak naprawdę podejmować kroki, żeby temu przeciwdziałać? Dobrze, to może powiem w ten sposób. Rzeczywiście świadomość to jest ten pierwszy krok, ale bez podjęcia działań, czyli tego drugiego kroku, niewiele się zmieni. Każdy człowiek na miarę swoich możliwości może różne rzeczy zrobić, czy właśnie uświadamiać rodzinę, znajomych, czy oddawać głosy w wyborach w odpowiedni sposób, że tak to ujmę, albo też, jeżeli ma większe możliwości, może też podjąć konkretniejsze działania. Ja tutaj mogę podać taki przykład, który ja wykonałem, czy my wykonaliśmy jako taka szersza grupa związana z tą tematyką. I ten przykład będzie się wiązał z samą książką i z jej powstaniem. I myślę, że to jest dosyć ciekawy przykład, ale żeby go zrozumieć, też muszę do tych lat 70. wspomnianych przez Michała zawędrować, ponieważ w latach 60. była ta rewolucja właśnie 68 roku na Zachodzie, młodzież, studenci, tacy komunizujący mieli różne manifestacje, wystąpienia, ale krótko mówiąc ich rewolucja się nie udała, po prostu zostali spacyfikowani, nie udało się wiele zdziałać, byli zbyt słabi. I oni w latach 70. przyjęli taką taktykę długiego marszu przez instytucje. To też pojęcie, które myślę, że zostało w ostatnich latach mocno wypromowane. Długi marsz przez instytucje polegał na tym, że po prostu ci lewicowcy będący w mniejszości zaczęli wchodzić do różnych instytucji społecznych, instytucji państwa, ale nie tylko w znaczeniu takim, że poszli zatrudnić się jako nauczyciel w szkole czy jako dziennikarz w mediach, bo to też, ale zaczęli również zmieniać te instytucje od środka, nie tylko ich sposób działania, ale nawet język, którym się posługujemy, w efekcie czego po tych 50 latach umownych jesteśmy w sytuacji, gdzie w Europie Zachodniej, w Polsce mniej, ale też w dużej mierze, właśnie te lewicowe środowiska opanowały te wszystkie instytucje, które są bardzo istotne z tego opiniotwórczego punktu widzenia, tak? Czyli można zauważyć często, że na przykład kadra profesorska na uczelniach czy dziennikarze w mediach mają
lewicowe, zupełnie odmienne poglądy od większości społeczeństwa, ludzi, których spotkamy na ulicy, tak? I z czego to wynika? No właśnie wynika to z tego, że te środowiska po prostu przejęły te instytucje. I o co chodzi w tej taktyce? W latach 70. tego nie wymyślono, tylko przyjęto taktykę, która już wcześniej powstała. W latach 20. XX wieku był taki włoski komunista Antonio Gramsci i on napisał swoje tam pisma więzienne, gdy był w więzieniu we Włoszech i on tam wskazał, że o ile w Rosji była taka wojna manewrowa, czyli po prostu zabito cara i przejęto władzę, tak na Zachodzie się tak zrobić nie da. Społeczeństwo jest zbyt, można powiedzieć, w cudzysłowie obywatelskie, w tym sensie, że no, w Rosji wystarczyło zabić cara, zajęcie jego miejsce i tyle, natomiast tutaj były i rządy, i kościół, jakieś społeczności lokalne, była ta władza bardziej rozbita, w związku z tym nie dało się tego w ten sposób prosty zrobić, w związku z tym należało przyjąć taktykę wojny pozycyjnej, czyli wojna pozycyjna to nawiązanie do I wojny światowej, czyli te okopy, przejmowanie kolejnych okopów, kolejnych twierdz, bastionów. W latach 70. właśnie lewicowcy na Zachodzie nazwali to długim marszem przez instytucje i chodziło po prostu, krótko mówiąc, właśnie o przejmowanie tych instytucji krok po kroku, aby przejąć władzę nad całym społeczeństwem i oni jakby przyjęli, że dużo ważniejsze od tej władzy politycznej, czyli tego, ilu mamy posłów, jest ważniejsze to, ile mamy tych redakcji, ile mamy tych mediów, ile mamy tych szkół przejętych, tak? No bo posłowie sobie mogą głosować, ale jak odpowiednio spreparujemy społeczeństwa, zwłaszcza młodzież, no to po 4 latach tylu posłów już tej drugiej strony nie będzie, będzie ich mniej, no bo my przejmujemy tych, którzy głosują, prawda? Więc tak udało się właśnie przejąć. I teraz wracając do tego, można powiedzieć, że taki kontrmarsz przez instytucje, czyli po prostu pójście tą samą drogą, tylko że tak powiem na odwrót, bo była taka próba właśnie wpłynięcia jakoś na rzeczywistość tą społeczną. I w przypadku moim i paru osób, które już tam nie będę wymieniał, chodziło o to, aby wpłynąć w jakiś sposób na resort edukacji, ponieważ ta książka, która mówi bardzo, jakby to powiedzieć, chciałem powiedzieć kontrowersyjne, nie no, jakby to, chciałem to inaczej ująć. O, tak, niepoprawne politycznie treści tutaj przemyca, a nawet nie przemyca, tylko daje wprost. Ona została wydana w ramach projektu, który był zorganizowany w resorcie edukacji, w Ministerstwie Edukacji i Nauki, gdy ministrem był profesor Czarnek. I w jaki sposób to się udało? To udało się w ten sposób, że był to pewien zamysł, żeby w ciągu paru lat dokonać takiego kontrmarszu z instytucji. To rzeczywiście się udało, ponieważ był taki moment, gdy jeszcze, proszę sobie wyobrazić, że jeszcze jesienią były to ostatnie miesiące, pierwsze i ostatnie miesiące, gdy były nawet w szkołach organizowane takie specjalne pokazy, zajęcia, po prostu grupa ludzi jeździła od szkoły do szkoły i prezentowała różne treści edukacyjne, w tym właśnie tę książkę. I to był taki przykład, gdy udało się z bardzo dobrym programem, z bardzo ciekawymi treściami wejść i zaszczepić to w resorcie edukacji, który delikatnie mówiąc można było mieć do niego wiele zarzutów, tak to ujmijmy. Ale tu nie chodziło o to, żeby było idealnie na 100%, tylko chodziło o to, aby w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, są takie zasady gry, jakie są, żeby spróbować przepchnąć coś pozytywnego i to właśnie się udało, przynajmniej częściowo, no bo po 15 października, że tak powiem, całe te starania trochę poszły do kosza, ale to był taki przykład, gdzie kilka osób dosłownie mogło tak wpłynąć na edukację, że te treści rzeczywiście były kolportowane w szkołach, nawet mieliśmy takie spotkania z kuratorami oświaty wszystkimi w Polsce, gdzie ja też im pewne rzeczy prezentowałem, więc to była taka możliwość, gdzie małe, aktywne mniejszości mogły wpływać bardzo na program społeczny. I to robiła Lewica przez 50 lat, prawda? I to się udało. My tak spróbowaliśmy troszeczkę i troszeczkę wyszło, ale to jest pewien taki przykład, który też można krytykować z takich różnych pozycji ideowych. Mi się wydaje, że to było bardziej podejście pragmatyczne, tak to przynajmniej interpretuję, ale to pokazuje, że można nawet w mniejszości bardzo wpłynąć na opinię publiczną, na społeczeństwo, właśnie przynajmniej w taki sposób, jak to opisałem.
Bardzo ciekawym elementem książki jest neutralność światopoglądowa. Coraz częściej słyszymy, ludzie nie chcą się interesować, dla nich to nie ma znaczenia, ich to nie dotyczy dzisiaj, im jest dobrze, to na nich nie wpływa. Dlaczego powiązaliście właśnie tą neutralność światopoglądową z antykulturą? Jeszcze ja. Ja, tak? Aha, dobrze. Neutralność światopoglądowa to akurat kolega Marcin pisał, ale jako że całą książkę redagowałem, to oczywiście odpowiem na to pytanie. Neutralność światopoglądowa to takie pojęcie, które wydało nam się istotne w tej książce. W ogóle warto zauważyć, że tych haseł jest dokładnie 60, ale mogłoby być ich 160 równie dobrze, tylko objętość byłaby zbyt duża, zbyt przytłaczająca, więc musieliśmy jakiś wybór haseł zrobić. Ale neutralność światopoglądowa to jest takie pewne hasełko magiczne, które pojawia się często w dyskusjach i uznaliśmy, że ono jest istotne, bo też przekazuje pewien sposób manipulacji społeczeństwem. O co chodzi? Mianowicie jest taka próba sprawienia, żeby pewne poglądy, pewne stanowiska wydawały się neutralne, czyli że w domyśle normalny człowiek właśnie ma takie stanowisko, takie właśnie niby neutralne, czyli na przykład temat aborcji, myślę, tutaj pierwszy mi przychodzi do głowy, nawet chyba w haśle jest opisany właśnie, że neutralne podejście to jest takie, że nie każdy sobie decyduje, co chce robić i że tak jest rzekomo punkt wyjścia. Tylko nie jest to punkt wyjścia, jakby samo stwierdzenie, że ten punkt widzenia jest neutralny, już jest nieneutralne, tak? Ono jest narzucone, że akurat tak mamy myśleć. I to jest taki, można powiedzieć, taki wytrych, taki sposób właśnie narzucenia pewnej narracji, że ona jest dominująca, główna, zwyczajna, neutralna właśnie. Albo że, nie wiem, że neutralne jest to, że w szkołach nie ma krzyża, tak? Mimo że można przecież argumentować na rozmaite sposoby i wskazać, że właśnie neutralne jest to, powiedzmy, że jest ten krzyż, jeżeli jest większość społeczeństwa wierząca, tak? Albo że krzyż nie tylko się wiąże z religią, ale i z tradycją, i z kulturą, etc. I tego typu przykładów jest więcej, to po prostu takie jedno z haseł wskazujących bardziej na takie sposoby, jak społeczeństwo jest, no tak jak powiedziałem, manipulowane w pewien sposób, żeby pewne poglądy uważać za normalne. Ale nie uważacie, że działo się w Polsce co najmniej 10-20 lat temu, ogólnie polskie, tak hasło, w kościele jest mniej ludzi. W czasach, kiedy te kościoły były pełne, kiedy były wypełnione i dzisiaj faktycznie spotykamy się z tym, przychodząc w niedzielę do kościoła, że te ławki są puste, nie? To myślę, że to jest też jeden z takich przykładów bardzo mocno naocznych, pokazujących, jak takie promowanie pewnych haseł ma realny wpływ na to, co się dzieje. Bardzo dużo jest na temat szkoły frankfurskiej, która wpłynęła właśnie na rozwój marksizmu kulturowego. I miałam taką refleksję, czytając tą lekturę, że bardzo mocno oni wyciągają wnioski ze swoich błędów. Przeróżnych historii, które się działo, siadali, analizowali, które działania miały rację, które się sprawdziły, a które nie, wybierając odpowiednią drogę. I mam takie właśnie poczucie w kontrze, że my, jako osoby wierzące, nie odrabiamy tej lekcji. Nie odrabiamy tej lekcji również, żeby zobaczyć, co z naszych działań było dobre i wpływało dobrze na otoczenie, pozwalało zatrzymać zagrożenie. Też opisujecie tutaj fragment, jak Polacy powstrzymali wejście komunizmu. No później historia jednak spowodowała, że dostaliśmy możliwość spotkania się bezpośrednio twarzą w twarz. Ale i właśnie nie odrabiamy również tej lekcji, jakich błędów nie popełniać, jakie błędy się zadziały, jakie ich były konsekwencje. Czego możemy się uczyć właśnie od szkoły frankfurskiej w ich sposobie działania, które, jak widzimy, obecnie jest bardzo skuteczne? Okej, no to ja pisałem o szkole frankfurskiej te hasła, więc może tutaj odpowiem.
Michał wspomniał o tych latach 60., ja zresztą też do tego nawiązałem, do lat 70., gdzie można było zobaczyć taką najbardziej uliczną, a później polityczną reprezentację tej zachodniej lewicy. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, oni nie wymyślili wszystkiego sami. Podałem tego Antonio Gramsciego z lat 20., ale właśnie wspomniana przez panią Szkoła Frankfurska to był też taki ośrodek, który stworzył pewne podwaliny ideologiczne. I skracając bardzo ten wykład, chodzi o to, że jeżeli w 17 roku udała się rewolucja w Rosji, później w Chinach i tak dalej, a na Zachodzie się nie udała, no to ci różni intelektualiści na Zachodzie się zastanawiali, co poszło nie tak. I jedną z takich grup była właśnie Szkoła Frankfurcka. Dokładnie w latach 20. powstał Instytut Badań Społecznych we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Od lat 30. ten instytut, właściwie ta grupa w tym instytucie została nazwana Szkołą Frankfurcką od lat 30. To byli tacy młodzi intelektualiści, interdyscyplinarni, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, ponieważ oni czerpali z różnych dziedzin nauki i starali się ten marksizm trochę uatrakcyjnić, żeby nie był taki bardzo toporny, tylko właśnie trafiał w gusta ludzi i połączyli go z psychoanalizą. Psychoanaliza też w podobnym okresie się rozwijała. Można powiedzieć w ten sposób, że oni zaczęli opisywać marksizm językiem psychoanalitycznym. Tak? I oni jakby zwłaszcza skupili się na temacie rewolucji seksualnej, też o tym pisałem hasła, ponieważ jest to zagadnienie bardzo istotne, myślę, że kluczowe jakby w temacie antykultury i tej interpretacji, którą pan Krzysztof Karoń zaprezentował odnośnie właśnie tego etosu pracy i zabicia w człowieku tej kultury, tego co wspominałem na początku. Dlaczego? Tutaj trzeba wspomnieć taką postać Wilhelma Reicha, to był taki austriacki psychiatra, który działał w latach 20., 30. później. On generalnie stworzył w ogóle pojęcie tej rewolucji seksualnej. To był, tak mówiąc wprost, to był taki maniak po prostu seksualny, który zaczął sobie wykorzystywać komunizm do tego, żeby uzasadnić powstanie takiego raju, w którym każdy z każdym będzie mógł robić co chce, powiedzmy. Ale jego jakby spostrzeżenia były istotne dla tych bardziej cynicznych intelektualistów, którzy stwierdzili, że z obserwacji jego wniosków zauważyli, że ta rewolucja seksualna, której zwłaszcza się poddaje dzieci i młodzieży, to jest taki idealny mechanizm, który sprawia, że właśnie te dzieci i młodzież się nie zajmują edukacją albo pracą, tylko powiedzmy czymś innym. I też tracą tą motywację, i tracą te zdolności, i tracą ten sens, tak? Żeby jakoś współdziałać w społeczeństwie. No i też oczywiście się dystansują od starszego pokolenia, od wartości, które są im wpajane, no bo te wartości ograniczają, a jak ograniczają, to faszyzm i tak dalej. Tak, od wymagań, tak. I rewolucja seksualna właśnie była tutaj takim motywem, który sprawił, że można było właśnie, że tak powiem, popsuć po prostu dzieci i młodzież. I to jakby ta koncepcja rewolucji seksualnej oczywiście była kontynuowana i do dziś ją wszędzie widzimy, tylko właśnie w kontekście tego całego mechanizmu, tutaj też musiałbym podać przynajmniej dwa przykłady, ale myślę, że wtedy nie będziemy równouprawnieni w głosie, to może później też dokończę te wątki, ale będą takie dwa istotne wątki, bez których nie zrozumiemy całej tej koncepcji, o co tutaj tak naprawdę chodzi z tą rewolucją seksualną i jej prawdziwym celem, ponieważ jakby nawiązując do pytania o te wnioski, na pewno, i to wielokrotnie powtarzałem w różnych wywiadach, wystąpieniach, że często ta szeroko rozumiana prawica, patrząc na różne zjawiska, patrzy na to pod swoim kątem, przez pryzmat swoich wartości, czyli widząc tą rewolucję seksualną, widzi deprawację dzieci i młodzieży, tak? Jest to oczywiście prawda, tylko jest to pewien efekt pośredni, natomiast jakby marksiści nie deprawują dzieci po to, żeby były zdeprawowane, tylko żeby był efekt pod postacią tego, że nie będą się uczyć, nie będą pracować, będą się buntować i będą takim elektoratem, który można właśnie popchnąć na barykady. To jest zupełnie inny cel niż deprawacja dla samej deprawacji, prawda? Dla jakiejś satysfakcji chorej. Tu w ogóle nie o to chodzi. Więc musimy patrzeć na te, że tak powiem, musimy zejść z tego poziomu meta na taki bardzo niski poziom podłogi i tych konkretnych rzeczy, po co to jest komuś przydatne. I może właśnie te dwa przykłady później podam, na razie potrzymam w niepewności.
Jeśli można, chciałem coś dodać właśnie na temat tego pytania, ponieważ powiedziała Pani, że oni się są czujni, uczą się na własnych błędach, wyciągają wnioski. To nie jest tak do końca prawda, drodzy Państwo. Ja kiedy pisałem tą książkę, też zajmowałem się innymi pracami, analizowałem właśnie tych myślicieli, to tych właśnie antykultury, tak, tych neomarksistów, postmarksistów, i oni są wewnętrznie tak naprawdę bardzo podzieleni. Oni się ze sobą spierają na naprawdę takie małe szczegóły, szczególiki, natomiast ich siłą jest to, że mają wspólny cel. Ich celem jest dojście do komunizmu, zaprowadzenie komunizmu na obszarze całego świata, tak, społeczeństwa. I oni kłócą się naprawdę. Niektórzy właśnie, jak tutaj Kuba mówił, stawiają na tą właśnie socjologiczną, jakąś taką seksualną na przykład płaszczyznę i mówią, że to jest najważniejsze. Inni mówią, że nie, najpierw trzeba zmienić język, że jak zmienimy pojęcia, to wtedy dojdziemy do tego. Trzeci jeszcze twierdzi coś innego. I właśnie, tak jak mówię, oni są bardzo wewnętrznie pokłóceni, natomiast przyświeca im ten wspólny cel i właśnie w dążeniu do tego celu się wspierają. I tego brakuje w kontekście właśnie pytania, dlaczego ludzie nie chodzą do kościoła i tak dalej. Myślę, że tutaj tej naszej wierzącej katolickiej stronie brakuje właśnie tej jedności, bo zwróćmy uwagę, że tutaj też jesteśmy wewnętrznie pokłóceni. No komuś się podoba ten biskup, bo jest taki bardziej otwarty. Drugiemu się nie podoba, bo powinno być bardziej tradycjonalnie. Ktoś chce chodzić tylko na msze trydenckie, bo one są jedyne prawdziwe, a ktoś lubi te posoborowe msze. I proszę? Tak, machać flagami. I gdzieś myślę, że my skupiamy się na tych wewnętrznych podziałach, chcemy do każdego szczegółu dojść, że właśnie w tym szczególe, nawet w najmniejszym szczególe my mamy rację, jak ktoś z ławki obok, tak, w kościele się myli. Natomiast tam oni, ta lewa strona, ta strona antykulturowa, oni też się kłócą, ale jednak w dążeniu do celu są jednością. I to jest ta różnica. Ja trochę chciałam pociągnąć ten wątek rewolucji seksualnej, bo podkreślacie, że ta rewolucja zaczęła się dużo wcześniej, miała swój pierwszy etap na wschodzie, nie do końca udany, nie wiem, czy to był ten przykład, który chodził po głowie. Mikrofon, bo nie słychać online. Tak, to jest jeden z dwóch, to może zróbmy ten sposób, że ja podam te dwa przykłady i będziesz mógł mówić wtedy dalej. Tak, odnośnie zrozumienia tego. Najpierw nawiążę do badań pewnych, które są istotne, też one zostały tutaj opisane. Mianowicie w dwudziestoleciu międzywojennym był taki badacz brytyjski, antropolog Joseph Unwin, który napisał taką książkę Seksa kultura. Biały Kruk ją w Polsce wydał, takie obszerne tomisko, ale warto przeczytać. On zbadał kilkadziesiąt społeczności pierwotnych w jakichś dżunglach i tak dalej i opisał swoje wnioski. Generalnie stwierdził, że wszędzie są te same wzory, te same schematy, tak? Czyli generalnie te społeczności, które jakby seksualność człowieka jakoś próbują unormować, jakieś zasady wprowadzić, jakoś to ograniczyć, no to one się rozwijają też w tym sensie materialnym, materialnego dorobku, czyli seksualność człowieka jest jakoś ograniczona i wtedy ludzie bardziej zajmują się jakąś refleksją, jakąś pracą twórczą, jakimś tworzeniem różnych rzeczy i po prostu idą jako cywilizacja naprzód w tym takim materialnym konkretnie, jakby w tej materialnej sferze, natomiast te, które luzują te wartości, wartości i jakby sferę seksualną, no to się degradują albo stoją w miejscu i to jest zasada po prostu niezmienna, wszędzie tak to wygląda. I na jego wnioski też powołuje się taki inny socjolog rosyjskiego pochodzenia, Pitilim Sorokin, który też napisał taką książkę chyba w 50-tych latach, Amerykańska rewolucja seksualna, on opisywał to, co się działo w Stanach Zjednoczonych w latach 50. I on też właśnie potwierdza to, że taka jest zależność i on jeszcze wskazuje na inną rzecz. I to jest to był ten pierwszy przykład, teraz ten drugi, który jest, myślę, dosyć ciekawy i też myślę, że jeżeli niektóre osoby mają wątpliwości odnośnie tego antykulturowego charakteru marksizmu, to tutaj będzie to rozwiane. Mianowicie Sorokin wskazał, że marksizm, czy szerzej rewolucja, ma zawsze dwa etapy. Pierwszy etap to jest taki etap właśnie rewolucyjny, można powiedzieć antykulturowy, a drugi etap już po zdobyciu władzy to już jest taki etap, gdy
te rewolucyjne postulaty są zwalczane z całą mocą i tworzy się nowy porządek. I on to opisał świetnie na przykładzie tego, co się działo w Rosji. Mianowicie, w pierwszych latach rewolucji rosyjskiej, tam od 17 roku do 20 któregoś, powiedzmy tam 8, mniej więcej, jak Stalin umocnił swoje władze, w tym okresie naprawdę w Rosji bolszewickiej była przeprowadzona rewolucja seksualna na szeroką skalę. To, co można zobaczyć teraz w Europie Zachodniej, to jest nic przy tym. Czyli rozwód za jednym podpisem, aborcja na skalę przemysłową, miliony bezdomnych dzieci, choroby weneryczne, nawet pierwsze jakieś tam próby z grupami LGBT, że tak powiem, na tamte czasy. Rozmaite rzeczy, nawet pierwsze jakieś tam próby, że tak powiem, operacji zmiany płci, cuda nie widy. I efekt tego był taki, oprócz tego, co my byśmy chcieli podkreślić, myślę, czyli że deprawacja wszędzie była, to też była inna rzecz. Mianowicie ludzie się nie uczyli i ludzie nie pracowali, a przez to nie było ludzi ani do wojska, ani do fabryki i po prostu wszystko stało. Więc Józef Stalin, pragmatycznie patrząc, jako że już zdobył władzę i nie musiał tych rewolucyjnych haseł, że tak powiem, promować, a chciał nowy ład stworzyć, nowy system. Wcześniej był antysystemowy, bo niszczył system, który był ten carski, teraz już chce stworzyć nowy system. No to całą tą rewolucyjną kadrę, że tak powiem, wyciął i zaczął promować w cudzysłowie normalne rzeczy, że tak powiem, tak? Czyli o ile wcześniej, na przykładzie szkolnictwa to jest fajnie opisane, że tam były te wszystkie metody, które teraz są promowane jako bardzo innowacyjne, czyli żeby tam usunąć dzwonki w klasach, że nie 45 minut, tylko jakoś swobodniej, i tak dalej, że te wszystkie rzeczy są świetne. On to wszystko usunął, wprowadził 45 minut, dzwonek, linijka i tego typu rzeczy, czyli po prostu rzeczy, które działają. Zaczął promować znowu rodzinę, wyciągnął tych popów z łagrów, żeby dalej cerkiew działała, ponieważ po prostu ludzie nie mogli funkcjonować, to społeczeństwo się rozpadło i gdy on zahamował tą rewolucję seksualną, kultura od razu zaczęła się rozwijać, sztuka, medycyna, rynek pracy, wszystko zaczęło odżywać, tak? I to jest jakby ten przykład, który pokazuje, że ta rewolucja seksualna, gdy ona była potrzebna i była promowana, żeby zniszczyć społeczeństwo, to ona była potrzebna, ale jak już została zdobyta władza i trzeba było zaprowadzić nowy system, który miał działać, to oczywiście te wszystkie rzeczy wraz z tą kadrą, że tak powiem, tęczową, która to promowała, to wszystko zostało od razu odsunięte, ponieważ chodziło o to, żeby jednak ten system działał, bo te rzeczy, które były promowane, te destrukcyjne rzeczy właśnie sprawiały, że społeczeństwo nie mogło funkcjonować w tych swoich podstawowych założeniach. Właśnie to, na czym się pan Krzysztof Karoń się w tej pamięci skupiał, czyli przede wszystkim właśnie praca, rozwój. Ale dlaczego on mówi o tej pracy i o tym rozwoju? Ponieważ tutaj kolega to świetnie też wspomniał, o tej własności, tak? No ludzie, którzy pracują i mają własność, są wolni. Jeżeli ludzie nie mają własności i nie pracują, no to są zniewoleni, bo są uzależnieni od tych dotacji, od tych grantów, od tego dochodu podstawowego i tak dalej. To właśnie o to się rozbija, bo my nie mówimy o tej pracy, bo jesteśmy materialistami w takim filozoficznym sensie, tylko wskazujemy na to, że własność, praca, owoce własnej pracy to jest związane z wolnością, tak? No bo można mówić, że jest się wolnym, ale jak się nie ma żadnych pieniędzy, to niewiele można tak naprawdę zrobić. Można mówić, że mam prawo podróżować, ale jeżeli tam Zielony Ład sprawi, że lot samolotem będzie kosztował 1000 euro, no to nie polecimy, tak? Mimo że mamy prawo, więc jest to bardzo ze sobą skorelowane. No i mam nadzieję, że te dwa przykłady jakby tą sferę seksu i kultury państwo jakby zobrazowały, a w razie czego to jeszcze w pytaniach odpowiem. Mamy do czynienia z projektem tak powstawania nowego człowieka, tak, jest pojęcie wielkiego resetu. Jaki ma być i kim ma być ten nowy człowiek? Co go ma definiować, charakteryzować? To jest bardzo dobre pytanie i można na nie odpowiadać w bardzo rozwlekły sposób. Postaram się jakoś to skondensować. Ogólnie takim hasłem,
który obrazuje to wszystko, tego nowego człowieka, jest: nie będziesz posiadał nic i będziesz szczęśliwy. To jest oficjalne hasło Światowego Forum Ekonomicznego, czyli tych spotkań, o których wszyscy słyszymy w Davos, gdzie spotykają się wszyscy już właściwie teraz. Nie będę wymieniał, bo jeżeli kogoś nie było w Davos, to tak naprawdę się nie liczy. Wszyscy prezydenci, jacyś prezesi korporacji czy ponadnarodowych organizacji do tego Davos jeżdżą. I ten materiał, nie wiem jeszcze, kiedy jeszcze pisaliśmy tę książkę, on był normalnie na Facebooku tego właśnie Światowego Forum Ekonomicznego, taki 8-minutowy film, który przedstawiał, jak będzie pięknie w 2030 roku, kiedy nie będziemy mieli nic, ale wszystko będziemy mogli wypożyczyć i zostanie to dostarczone przez inteligentnego drona. Więc taki jest plan, właśnie pozbawienie własności. Drodzy Państwo, postawmy sobie pytanie, dlaczego odebranie nam własności miałoby nas uczynić szczęśliwym? Ja nie znajduję takich powodów, nawet często widzę, że jak moja dziewczyna na przykład sobie coś kupi, to jest zadowolona właśnie wtedy, jak kupi, a nie jak nie kupi tym razem, tak? Więc to jest już na takim podstawowym bardzo... Ale z takiego punktu chrześcijańskiego dobrze jest wyzbywać się rzeczy, tak? Nie uzależniać się od nich, więc można by powiedzieć, że jest to godna postawa do naśladowania. Młodzieniec, na sam koniec zostało powiedziane, pozbądź się całego majątku. To prawda, ale nie każdy jest powołany do życia w ubóstwie, też jak najbardziej. Poza tym, mimo wszystko będę twierdził, że Klaus Schwab i Światowe Forum Ekonomiczne raczej nie działają z pobudek chrześcijańskich. Program jest prosty, drodzy Państwo, mianowicie ten nowy świat po wielkim resecie ma polegać na tym, że właśnie my, jako ludzie, którzy nie są przedstawicielami rządów, ani nie są właścicielami wielkich korporacji, mamy nic nie posiadać i wszystko wypożyczyć, ale od kogo? Od rządów państwa i od właścicieli korporacji. To, że nie będziemy mieli własnego samochodu, to nie znaczy, że korporacja, która zajmuje się wypożyczaniem samochodów, ich nie będzie miała. Ona je będzie posiadała i będzie zarabiała na tym, że my od nich to wypożyczamy. I te wizje określone są już naprawdę w sposób, moim zdaniem, jeszcze póki co absurdalny, w sposób, który ja sobie nie mogę wyobrazić, ale to jest oficjalne. To nie są teorie spiskowe, to co za chwilę powiem, tylko to jest oficjalny program. Drodzy Państwo, mamy nie posiadać mieszkań, samochodów, no to już się, powiedzmy, możemy jakoś jeszcze wyobrazić, ale wyobraźcie sobie Państwo, żeby nie posiadać własnego ubrania, żeby nie posiadać własnych sprzętów kuchennych, bo taki jest też ten program, żeby docelowo nie posiadać faktycznie nic. No bo no powiedzmy sobie szczerze, tak, z takiego ekologicznego punktu widzenia, no po co nam tyle tych rzeczy? No, jeżeli ja, nie wiem, wychodzę na 8 godzin do pracy i przez 8 godzin nikt w moim mieszkaniu nie mieszka, to czy bardziej zielone i ekologiczne nie byłoby to, żeby przez te 8 godzin ktoś inny w tym mieszkaniu mieszkał? I to jest oficjalna narracja. A ona dąży właśnie do tego, aby nam odebrać własność, odebrać nam wolność i uzależnić nas od tego, żebyśmy ciągle płacili tym właścicielom tych wszystkich dóbr, z których korzystamy. Bardzo ciekawa jeszcze tutaj refleksja na temat roli tego przyszłego człowieka w tym przyszłym świecie. Tutaj jest taki myśliciel, taki filozof historii, on się nazywa Yuval Noah Harari, to jest taki izraelski myśliciel, bardzo popularny właśnie w tych kręgach takich, jego myśli są popularne powiedzmy w tych wysokich kręgach, tak, tych międzynarodowych korporacji i tak dalej, gdzie on kreśli już takie wizje, gdzie no, gdyby oczywistym jest to, że już te wysokie technologie odebrały pracę zwykłym ludziom, więc no, wszystko robi sztuczna inteligencja, wszystko jest zautomatyzowane, więc no, taki zwykły człowiek nie ma po co iść do pracy, no bo nie ma gdzie go zatrudnić, bo jest zbyt mało wykwalifikowany, żeby robić cokolwiek tak naprawdę. Więc co zostaje takiemu człowiekowi? No, ten dochód gwarantowany, podstawowy, o którym wspominał Kuba, a także, no, żeby mógł sobie oczywiście za te pieniądze wypożyczać te wszystkie samochody i mieszkania, tak, no bo ktoś na tym musi jednak zarabiać. Ale oprócz tego pan Harari proponuje tym zwykłym ludziom gry komputerowe i narkotyki. Tym ten człowiek nowy ma się zajmować i myślę, że takim akcentem na razie skończę. Szanowni Państwo, jeśli mielibyście pytania, za sekundkę będzie moment. Bardzo bym prosiła, żeby wysoko podnieść rękę, to będę wiedziała, do kogo podejść. W książce mówicie o poczuciu wstydu u Polaków. Troszeczkę nawiążę również właśnie do tej wypowiedzi przed chwilą.
Bo jeśli mówimy o własności, o rozwoju, to tak naprawdę mówimy o przedsiębiorczości, o rozwoju polskich biznesów, polskich firm, pozwalaniu im działać. A właśnie jest takich wiele mitów, które pokutuje, że my się Polacy bardzo czujemy tacy zakompleksieni i zapominając, że jesteśmy drugą po Chinach najbardziej dynamicznie rozwijającą się gospodarką, co powinno wywołać uśmiech u każdego z nas i sobie takie poczucie, wow, mieszkamy właśnie w tym kraju. Właśnie jak budować, jak przypominać Polakom to ich poczucie, no nasza historia zostawia nam obciążenie, to nie wątpimy w to, jest to takie pociążenie obciążenia wielu trudności, które nasz naród zyskał, ale w tym dziś zapominamy właśnie o tych miejscach chwały, o tych miejscach sukcesu. Czy widzicie, że właśnie nie powinno być większy tutaj nacisk w mediach, w przekazie, właśnie pokazujący i niezwykły rozwój polskich firm, i niezwykły nasz dorobek historyczny, czy właśnie kulturowy, a jeśli tak, to właśnie w jaki sposób powinniśmy dokonywać tego komunikatu, tego przekazu, albo nawet w naszych środowiskach lokalnych, przy obiedzie rodzinnym, spotkaniu ze znajomymi, budować właśnie ten przekaz poczucia dumy, a nie tego zakorzenionego wstydu, o którym tutaj też jest cały rozdział. Tak, tutaj zaczynając odpowiedź nawiążę do świętej pamięci pana Krzysztofa Karonia, który właśnie kulturę, użył takiego pięknego porównania, powiedział, że kultura dla ludzi, dla społeczeństw jest takim silnikiem samochodu, że właśnie dzięki kulturze możemy się rozwijać, iść do przodu, właśnie bogacić się i tak dalej. Właśnie dlatego antykultura hamuje ten rozwój, co już myślę, że od dłuższego czasu tutaj udowadniamy. Jeżeli chodzi o nasze polskie podwórko, no to co możemy robić? Oczywiście to, co pani wspomniała, rozmawiać o tym, nagłaśniać sukcesy polskich firm, ale też no, skupiać się na przykład przy, prosta rzecz, przy wyborze jakichś produktów w sklepie, możemy sprawdzać kraj ich pochodzenia i załóżmy tak, stawiać na produkty wyprodukowane przez polskich producentów. Natomiast tą kluczową kwestią, moim zdaniem, o której należy pamiętać i to jest najważniejsze, no cieszmy się jeszcze tym, że żyjemy w kraju demokratycznym, że żeby coś zmienić nie potrzebujemy wychodzić na ulicę z pochodniami, tylko możemy to zmieniać głosami przy urnach wyborczych i o tym należy pamiętać. No widzimy, pomimo wielu jakichś takich problemów, które stwarza nam rząd, Polska cały czas się rozwija. Tak jak pani wspomniała, jesteśmy drugim najszybciej rozwijającym się krajem po Chinach po 89 roku. Pomimo tego wszystkiego, że tutaj cały czas słyszymy, że w mediach a politycy podnoszą nam podatki, tutaj coś regulują, tutaj czegoś zabraniają, Polak i tak w jakiś sposób potrafi tak się wykręcić, tak jakoś obejść przepisy, żeby mimo wszystko się rozwijać. I sądzę, że jeżeli na przykład zauważamy, że jakiś przepis, jakaś zmiana sprawiła, że stało się lepiej, tak, że żyje nam się lepiej, że nie wiem, nawet zwiększa dostępność do pewnych produktów, czy stać jest z nas na więcej, no to należy właśnie o tym po pierwsze rozmawiać i potem na tej podstawie głosować na tych polityków, którzy takie właśnie zmiany korzystne dla nas proponują i wprowadzają no i tyle, no. To możemy zrobić i cieszmy się, że możemy tylko tyle i aż tyle robić przy urnach wyborczych. Jeżeli i to prawo nam zostanie odebrane, wtedy ta dyskusja pewnie będzie inna i dłuższa i cięższa. Czy chcielibyście Państwo się włączyć do naszej rozmowy? Macie jakieś pytania? To ja na sam koniec chciałabym się zapytać. Było? A? To sekundka. Poprosiłabym o pytanie do mikrofonu, dobrze? Dziękuję bardzo. Panowie, są fantastyczni te wszystkie słowa zawarte w książkach, ale też przekazywane na żywo. No, pokazują szczególnie ta historia o docieraniu do małych, lokalnych społeczności dzięki współpracy z Ministerstwem Edukacji. No, zaczęta jednakowoż, no wiadomo, z przyczyn zupełnie no, wiadomych, nie mogła zostać dokończona. Jednakowoż, biorąc pod uwagę panów wiek,
Nie możemy się oszukiwać, jak gdyby największy ciężar gatunkowy spoczywa na młodych ludziach, prawda? W większości przypadków, w większości niestety zło jest bardziej widoczne, a dobro mniej, hasła typu, przepraszam no, za brzydkie powiedzenie, rób ta co chce ta, są bardziej nośne. I tak się zastanawiając, biorąc pod uwagę ogromny intelekt, wiedzę i doświadczenie panów, musimy zwrócić uwagę na młodych ludzi, prawda? Jednakowoż słuchając nawiązania do fragmentów książki, czy nie wydaje się panom, że w obecnym czasie chyba najłatwiejszą formą byłoby w cudzysłowie ośmieszenie przeciwnika, jak gdyby zdeprecjonowanie jednocześnie, czyli sięgając, popularyzując panów książki, pokazując hasłowo te najistotniejsze kwestie, czy nie warto byłoby na przykład pokazać, że to, co się obecnie dzieje w Ministerstwie Edukacji, czy też jak gdyby cała kampania takiej seksualizacji dzieci mogłaby w pewien sposób zostać ośmieszona poprzez pokazanie, że to już było 100 lat temu właśnie w Rosji za Stalina, czy potem trochę później, tak jak wspomniana książka Anuina, czyli ta tradycja kulturowa, a zachowania seksualne. Właśnie ośmieszyć przeciwnika, ale jednocześnie na bazie bardzo mocnego edukowania. Nie oszukujmy się, większość młodych ludzi teraz nie ogląda telewizji, ale żebyśmy między sobą puszczali właśnie takie na Facebooku, na Twitter, znaczy teraz to już jest platforma X, czy Instagramie, tego typu informacje skrótowe, hasłowe, żeby do młodych ludzi dotrzeć. Ty chcesz? Mogę spróbować coś odpowiedzieć. Powiem w ten sposób. To są wszystko działania jednostkowe, które nie mają wielkiego przełożenia w tym sensie, że my będziemy o czymś pisać na Facebooku czy na X i tak dalej. To zresztą i tak dzieje się od lat. Kiedyś, jak zaczynałem swoją przygodę, że tak powiem, dziennikarstwem i tak dalej, to miałem takie wrażenie, że każdy program, który robię, to jest już taki wpływ na społeczeństwo, że jeszcze tylko kilka i już nam się uda. A teraz wiem, że to jakaś kropla w morzu potrzeb i tak naprawdę to miało, nie wiem, mikroskopijny wpływ na cokolwiek. Oczywiście miało to jakąś wartość dodaną, ale nie dało się oczywiście tym jakoś świata zmienić. Teraz już widzę to bardziej pragmatycznie i chociażby ten przykład z ministerstwem, wydaje mi się, że tym działaniem na polu instytucji, tym kilku osobom, w tym mnie, udało się zrobić więcej niż, nie wiem, niż 1000 osób, które coś tam napisały na Facebooku, tak? W tym sensie, że jednak trzeba uczyć się, tutaj też takie nawiązanie do pytania odnośnie uczenia się na błędach. Wbrew pozorom należy zrozumieć, że to nie tak, że to są lewaki i się z nich śmiejmy. Oni wygrywają i trzeba spojrzeć, że oni, może nie, że mają rację, ale wykazali pewne rzeczy, które działają, że im się to udało, w związku z tym trzeba pochylić głowę i zauważyć, że jeżeli im się udało, to trzeba pewne rozwiązania, przynajmniej mechanizmy, umieć wykorzystać w dobry sposób, tak? No bo jakby śmianie się, że lewaki, no to jakby niewiele nam da, zwłaszcza, że raczej to jest skazywane na te osoby, które są zmanipulowane i gdzieś tam wysyłane na pierwszy front. Natomiast intelektualiści naprawdę wiedzą, co robią i jakby dowodem na to jest to, że my jesteśmy w defensywie, a nie odwrotnie, więc należy wskazać, że jeżeli marsz z instytucje zadziałał, no to trzeba to powtórzyć w drugą stronę, czyli działać w sposób skuteczny. Przynajmniej tak mi się... Tak, konsekwentny i skuteczny, czyli wykorzystywać narzędzia, które rzeczywiście działają i na przykład zwrócenie uwagi na to, że ważniejsze od polityki jest sfera opiniotwórcza, no to już jest jedna rzecz, czyli na przykład, że tutaj się spotykamy i idzie to w eter, jakiś przekaz, to ma na pewno duże znaczenie. Tak, ja też chciałbym tutaj zwrócić uwagę na pewne
trendy społeczne, na które myślę, że pojedyncza osoba nie ma do końca wpływu, natomiast gdzieś właśnie kropla drąży skałę i każda taka kropla być może w tym meta, na tym poziomie meta ma jakiś wpływ być może, jak ten trend w danej chwili się ulokuje. No ja pamiętam, szkołę średnią kończyłem 10 lat temu i wtedy był taki trend, w którym głosowanie na lewicę było wstydliwe, no obciachowe, no modniej było wtedy właśnie gdzieś wtedy na prawo, to było takie, to było wtedy fajne, to było cool. Tak, to było kontra. No w tym, i to był taki trend, naprawdę, jeśli ktoś tam głosował na jakieś partie lewicowe, no to tak gdzieś tym korytarzem po szkole przemykał ze wstydem. Natomiast teraz mi się wydaje, że po 8 latach tak partii bardziej konserwatywnej, gdzieś te trendy się odwróciły. No młodość też rządzi się swoimi prawami i tak zapewne będzie. No teraz porządzi chwilę centrolewica, więc też wtedy te nastroje anty, te właśnie te buntownicze znowu być może przesterują się na prawo. No i w ten sposób gdzieś to działa. Natomiast moim zdaniem tutaj to, co pani mówi, to ma ten sens, ponieważ tak jak mówię, kropla drąży skałę. Jeżeli stworzymy media, one będą miały odpowiednie zasięgi, tak? No bo na przykład propos edukacji, rozmawiałem na ten temat z Kubą, no ale to zobaczyło tam, nie wiem, w telewizji w Real 24, polecam bardzo ten program, a to obejrzało, nie wiem, parę tysięcy osób, tak? Natomiast jeśli będzie wiele takich pojedynczych prób, to w końcu stworzy się jakiś szerszy ruch i być może ten szerszy ruch będzie miał jakiś wpływ na ten megatrend, tak? Co jest modne, a co jest niemodne. Także, no, drodzy Państwo, no to dziękuję właśnie, że Państwo tutaj jesteście, że mamy z kim porozmawiać na takie tematy. No i to, co możemy zrobić, to jest polecać dalej, no, powiedzieć, że jest takie medium, że ono jest fajne, właśnie podać. I moim zdaniem też to trzeba robić, jak najbardziej. Czy z tego wyjdzie, że staniemy się wtedy trendy i cool, to zobaczymy, no ale próbować warto. Zachęcamy do kolejnych pytań. Może ktoś? To ja jeszcze chciałam z wami poruszyć jeden wątek, akurat zaczęliście teraz go, związany z mówieniem, oczywiście tworzeniem, publikowaniem tego w internecie, że im będzie tego więcej, tym będzie większa siła. Ale w dobie obecnej rozwoju współczesnych nowych technologii, AI, zaczyna się to robić bardzo problematyczne. Miałam przyjemność, chociaż nie wiem do końca, czy to jest odpowiednie słowo użyte, wręcz chyba nie, ale obejrzeć pewien projekt, gdzie zostało stworzone sztucznej inteligencji dziecko, które przez jedną dobę oglądało TikToka. I z uśmiechniętej, wesołej dziewczynki nagle zaczęła przejawiać myśli samobójcze, brak sensu życia, a po prostu scrollowała filmiki, te, które powiedzmy pod jej wiek, pod jej preferencje proponowało medium. I właśnie uważam, że dosyć zaczynamy wpadać w taką przestrzeń, że po prostu podejmujemy pracę walki z wiatrakami, bo wobec takich działań trochę jesteśmy bezsilni, czy algorytm nam zablokuje film na YouTubie, czy nie, czy wpadniemy w shadow bana, czy nie, czy filmik się wybije, często są kanały, które mają potężnych ilość subskrybentów, a nagle niektóre materiały po prostu w jakiś sposób tych wyświetleń diametralnie wobec innych mają zdecydowanie mniej. Dlatego zaczynam się zastanawiać, czy ta forma, o której mówicie, to już jest, czy to jeszcze jest ta forma, czy tak naprawdę AI nie prześciga nas w naszych działaniach i czy nie powinniśmy podejmować zupełnie innych działań, dużo bardziej stanowczych, które właśnie mogłyby by nam pomóc z tym przekazem, w szczególności do młodych ludzi, no bo tutaj też słyszałam, ministerstwo tworzy program, młodzi ludzie będą mieć cudowną rzecz, umiejętność ratunku i wsparcia, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach przez właśnie znaną w całej Polsce organizację dobroczynną, która tak dużo dobra robi, tak dużo daje serca w Polsce, ale zastanawiam się tak naprawdę, na ile oni będą wchodzić z przekazem uczenia młodych ludzi
pewnych umiejętności ratowania życia, a na ile będzie się tam krył właśnie jakiś taki przekaz ideologiczny. I też podajecie, mówicie o tym wielokrotnie w książce, jak ten nacisk na to młode pokolenie, które później będzie głosować, ma olbrzymie znaczenie. Więc zastanawiam się tak naprawdę, jakie powinniśmy podejmować, jaki ma ten wpływ obecny rozwój technologii na nas i jak tutaj możemy podejmować działania. Ja też się nad tym zastanawiam i jakie powinniśmy podejmować kroki. Nie jest to łatwe, no ja tutaj nie jestem i nie czuję się i nie aspiruję, żeby być cudotwórcą i podać jakiś myślicielem, podać jakiś złoty środek, co by można było zrobić. Niewątpliwie faktycznie teraz te social media, ta sztuczna inteligencja, generalnie sztucznej inteligencji, bo też jestem takim z zamiłowania trochę z fachu, jestem twórcą filmowym, ja jestem możliwościami sztucznej inteligencji zachwycony, gdzie możemy osiągać w bardzo łatwy sposób coś, co do tej pory było, nie wiem, zarezerwowane tylko dla Hollywood, tak, dla najlepszych specjalistów z milionowymi budżetami, a teraz tak naprawdę siedząc w swoim mieszkaniu mogę osiągnąć bardzo podobne efekty. Więc sztuczna inteligencja rodzi zarówno szanse, jak i zagrożenia. No jeżeli martwimy się, że nie wiem, ta druga strona, ta zła strona, która gdzieś tam to z tą antykulturą na nas czyha, że może to wykorzystać przeciwko nam, to może nie myślmy w ten sposób, tylko otwórzmy się i pomyślmy, jak my tą sztuczną inteligencję możemy wykorzystać. No teraz strzelam właśnie stworzenie, nie wiem, jakiegoś animowanego TikTokera, który by w sposób ciekawy dla dzieci opowiadał o dobrych wartościach. No, jest jakiś pomysł, tak? Więc jakby nie zamykajmy się tutaj, że to jest tylko, że to, nie skupajmy się na samych zagrożeniach, szukajmy możliwości. Natomiast tutaj to faktycznie, jeśli chodzi o te media społecznościowe, no jestem jeszcze z tego pokolenia, gdzie no nie było dla mnie oczywistym, że zawsze wszędzie był do mnie, wokół mnie dookoła internet i miałem go w telefonie i mogłem. Więc jak gdyby ja już nie jestem, dzieci, młodzież, już nawet przecież dorośli ludzie są z tego pokolenia, gdzie ten internet jest dla nich rzeczą naturalną, więc ja do końca w ich sposób myślenia już nigdy się nie wczuję i nie wiem, jakie to ma znaczenie, natomiast troszkę widać na pewno to, że to zostaje właśnie w społeczeństwie gdzieś, że to życie wyidealizowane z telefonu, te piękne zdjęcia, piękne filmy, gdzie wszystko układa się bajkowo, to wpływa negatywnie na młodzież. Właśnie oni mogą być smutni, ponieważ ich życie nie jest tak perfekcyjne, jak życie tego człowieka w telefonie, który obserwuje, ale i to być może zrodzi szansę. No poczekajmy, nie wiem, za 5, 10, 15 lat być może społeczeństwo tego dorośnie, świadomość społeczna się zmieni i wszyscy już będą wiedzieli, że no już, nie wiem, tego gościa nie oglądam, bo on mu daje, no to jest nieprawda, ja wolę się skupić na swoim życiu, no być może tak będzie, ja na to liczę. Jakie wnioski osobiście wyciągnęliście jako autorzy encyklopedii antykultury dla siebie, właśnie może jakieś przemyślenia, inspiracje, które się w was wzrodziły po pracy, po przeczytaniu również tych krótkich esejów swoich kolegów, właśnie może takie pomysły, bank pomysłów, kogoś, kto nas ogląda, zainspiruje i podejmie właśnie działania, tworząc jakieś konto, czy właśnie tą przestrzeń, która miałaby później wpływ walki z ideologią antykultury. Może powiem w ten sposób. Pisząc swoje hasła, sprawdzając kolegów hasła i jakby kompilując z tego całość, no, mogę powiedzieć w ten sposób, że chyba obraz mi się bardziej wyklarował i może pojawiło mi się więcej takich bardziej obrazowych przykładów wyjaśniających te wszystkie złożone mechaniki, które tutaj opisujemy. Jakby wiele rzeczy mi się rozjaśniło, połączyło. Wydało mi się, że można to prostszym językiem jakoś przedstawić. Właśnie, że wiele tych mechanizmów złożonych tak naprawdę jest bardzo prostych. Przykładowo tutaj mogę taki przykład podać ciekawy z tego względu, że on umożliwia tak naprawdę zobaczenie, czy dana ideologia, czy może inaczej dane zjawisko, czy to jest jakaś odnoga tej antykultury, tego marksizmu, ponieważ tak naprawdę to wszystko opiera się na
tym samym schemacie, który jest cały czas powtarzany. To też jest taki przykład, który podaję chyba na każdym nagraniu. Mianowicie można wskazać na cztery elementy, które zawsze się pojawiają w tych wszystkich odsłonach tej ideologii. Mianowicie w XIX wieku, jak pojawił się marksizm, ten taki ekonomiczny, robotniczy, no to tam były takie cztery elementy, czyli była klasa, która prześladuje, wyzyskuje, czyli kapitaliści, była ta klasa wyzyskiwana, czyli robotnicy, był konflikt, który jest nierozwiązywalny między nimi, czyli konflikt o własność prywatną i pewien system, w którym to się wszystko zamyka, czyli kapitalizm, czyli system u podstaw wadliwy, oparty o własność prywatną. No i jakby rozwiązanie tego, czyli ta rewolucja prowadzona przez tych najbardziej uświadomionych intelektualistów, komunistów, tych prowodyrów, tak? I teraz jak spojrzymy na różne odsłony tej ideologii, no to ten schemat jest identyczny, tylko są inne figury, tak? Czyli na przykład, nie wiem, w feminizmie powiedzmy, no to wyzyskują ci mężczyźni, wyzyskiwane są kobiety, konflikt jest o tą nierówność płci, no bo są różne płcie, więc jedyne rozwiązanie, no to jest zniesienie tych płci, żeby był taki po prostu upłynniony świat płci, powiedzmy. I to się znajduje w patriarchacie, czyli też w systemie wadliwym od podstaw, no bo w nim rzekomo rządzą mężczyźni. Jak mieliśmy na przykład wypadki w Ameryce parę lat temu z tą wojną rasową, mówiąc wprost, no to też biali ludzie są tymi prześladowcami, są te różne mniejszości kolorowe jako wyzyskiwani, między nimi jest nierówność związana z kolorem skóry, no i też system, w którym to się znajduje, to jest systemowy rasizm, w którym nawet jeżeli nie jesteś rasistą, to i tak jesteś, bo masz jakąś tam mikroagresję, której sobie nie uświadamiasz, więc i tak jesteś na przegranej pozycji, nawet jeżeli ich wspierasz, czyli jedyne rozwiązanie to jest upłynnienie tego w takim sosie multikulti, prawda? Albo jak mamy mniejszości seksualne, to też jest większość heteroseksualna, są te różne mniejszości, konflikt między nimi jest odnośnie tego, co jest normalne, a co nie jest, więc trzeba sprawić, żeby wszystko było normalne. I system, w którym to się znajduje, to mogą Państwo tego nie kojarzyć, bo to akurat na Zachodzie jest bardziej modne, w Polsce to się jeszcze nie upowszechniło, to się nazywa heteromatrix. To jest nawiązanie do tego filmu Matrix, heteromatrix, dlatego że to jest rzekomo system, w którym jakby żyjemy dlatego, że załóżmy, że ja teraz patrzę na salę i zakładam, że wszyscy są heteroseksualni, no jakby to już jest to moje spaczenie, no bo tak zakładam, a zapewne każdy ma tam jakąś swoją tożsamość, prawda? Ale zakładam z góry, że nie, więc jestem spaczony, więc to jest ten heteromatrix, tak? I tych przykładów są miliony, no nie wiem, na przykład z ekologią, o też może być, tak? Z ekologią jest tak, że prześladują ludzie, ta matka natura, przyroda, Gaja, albo jakby to nazwać, zwierzęta, to wszystko jest jakby tam wyzyskiwane. Konflikt jest o to, czy jest równość gatunkowa, czy jest nierówność. No i system to jest, nie wiem, jak ten chyba nie ma nazwy na to jeszcze, ale to generalnie system, w którym rządzi człowiek tam jako korona stworzenia, czy jakby to nazwać, tak? I też rozwiązanie jest takie, żeby człowieka nie było, krótko mówiąc. To najgorsze chyba rozwiązanie, jakie możemy sobie wyobrazić. Nie, no tak. Tak, on jest rakiem, który toczy planetę. Ale jakby w każdym tym wydaniu to chodzi o to samo tak naprawdę, czyli wybrać, że ci są źli, ci są dobrzy, niech na siebie ich jakby napędzić na siebie te grupy, a ci, którzy mieszają w tym garnku, powiedzmy, żeby oni wykorzystali ten chaos, tę sytuację i dorwali się do władzy, więc w sumie na tym samym to zawsze polega, więc jakby odpowiadając na pytanie z początku, no piszę tę książkę i mi się wiele rzeczy takich rozjaśniło, tak, że wydaje mi się przynajmniej, mam nadzieję, że tak było, że w miarę to obrazowo przedstawiam, a nie w złożony sposób i nie wiadomo o co chodzi. Jeśli chodzi o mnie, to tak teraz zastanowiłem się troszeczkę nad tym pytaniem, jakie mi uczucia towarzyszyły myśli pisząc tę książkę i myślę, że jestem w stanie rozróżnić dwa. Pierwsze to jest takie z pogranicza niedowierzania, zaskoczenia, mianowicie kiedy czytałem właśnie tych ideologów antykultury, niejednokrotnie miałem takie spostrzeżenia, że oni stawiają bardzo trafne diagnozy. Diagnozy, z którymi czytam, no tak, no,
Tak jest, dokładnie tak. Czytam, czytam, czytam. Jestem zaskoczony, że taką treść znajduję w takiej książce, ponieważ się z nią zgadzam, po czym diagnoza jest postawiona słusznie, natomiast recepta na to jest dokładnie o 180 stopni odwrócona niż to, co ja myślałem, czytując, analizując to. Więc to było takie zaskoczenie, niedowierzanie, że ktoś, z kim fundamentalnie się nie zgadzam, tak naprawdę jest osobą, z którą się zgadzam też w jakimś stopniu. Więc to było to pierwsze wrażenie, ponieważ do tej pory nie byłem świadomy tego, jak to tak naprawdę gdzieś tam wygląda na tym poziomie takim właśnie analizy nawet tego otaczającego nas świata, że po drugiej stronie też nie są głupi ludzie, tylko po prostu oni mają inne cele, tak? I są inaczej jakoś ukształtowani, dążą do innych rzeczy. Natomiast gdzieś ta nić porozumienia być może gdzieś tam jest pomiędzy nami, tak? Nie jesteśmy osobnym gatunkiem, tylko wszyscy jesteśmy ludźmi i to jest to pierwsze wrażenie. Natomiast drugie, powiedziałbym, nadzieja i radość, ponieważ tutaj pisząc tę książkę mieliśmy jasno jakby postawione ramy, to znaczy, że ona ma się składać z konkretnej ilości słów, wyrazów, ma mieć konkretną długość i ma być napisana językiem zrozumiałym dla dzieci w wieku szkolnym. Poruszanie tak ciężkich tematów w sposób krótki, zwięzły i jeszcze zrozumiały, ubrany w łatwe, przystępne słowa, nie było łatwym zadaniem tak na co dzień. Dlatego, kiedy udało mi się stworzyć jakieś zdanie, które wydawało mi się, że jest łatwe i zrozumiałe dla dzieci, sobie myślałem, niech chociaż jeden dzieciak to przeczyta i zrozumie i sięgnie gdzieś dalej, po prostu zainteresuje się tematem, poszuka gdzieś dalej, to znaczy, że było warto. Więc ta radość i nadzieja to było to uczucie, z którym chcę Państwa zostawić. Jeśli oglądają nas nauczyciele, polecam bardzo serdecznie. Na godzinę wychowawczą można brać jeden rozdział, nawet może czasami dwa, chociaż przygotowując się do dzisiejszego spotkania zastanawiałam się w ogóle, o czym będziemy rozmawiać, bo ilość wątków, która mi się pojawiła i zaczęła mnożyć, miałam poczucie, że tak naprawdę każdy jeden rozdział to moglibyśmy zrobić osobną rozmowę, z której pewnie wyszlibyśmy z niedosytem. Więc polecam książkę, która tworzy naprawdę poziom wyjścia do rozmowy, ale niekoniecznie tylko dla dzieci, bo to nie jest, uważam, że jeśli ktoś chce zdobyć wiedzę i właśnie ma może trudność zmierzenia się z tymi ciężko popularno-naukowymi słowami, no czyta się to naprawdę lekko, przyjemnie, od razu zdobywając wiedzę. Jest też wiele gdzieś tam odnośników, gdzie jeśli ktoś chce, wiadomo później, gdzie można poszerzyć swoją wiedzę. Jest to bardzo cenne, plus dodatkowo, no bardzo ładna szata graficzna w środku. Naszymi gośćmi był Jakub Zgierski oraz Michał Pytel. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję. Encyklopedia Antykultury. Zapraszam do lektury, może i również wychowawcze w domu. Każdy rozdział może być takim pretekstem, żeby usiąść, żeby rozmawiać. A każdy pretekst, żeby się spotkać i żeby rozmawiać, żeby budować relacje, z tym najważniejszym. I z tą myślą powstało właśnie Agere Contra, żebyśmy mogli budować relacje, być razem, bo to jest to, co nas najbardziej ubogaca. Zachęcam do śledzenia naszych kolejnych wydarzeń, zostania naszym patronatem. Dzięki temu możemy tworzyć te spotkania, możemy się spotykać, możemy mówić o rzeczach, o których nie można do końca mówić w innych miejscach. I również można nas wspierać darowiznami na naszą fundację Wiara w Biznesie i życzę wszystkim dobrego wieczoru.